Witam słuchaczy portalu tylkoskoki.pl. Dobry wieczór, sobota, 11 maja, podsumowanie dnia z udziałem głównie naszych reprezentantów, ale nie tylko. Zawody Silva Zwarad na Węgrzech. Dziś odbył się tam konkurs 145 cm na punkty i czas zaliczany do światowego rankingu, a więc te najlepsze konie miały dzisiaj odpoczynek, choć inaczej było w przypadku Marka Lewickiego, który zdecydował się na takie rozstawienie koni, że dziś startował na klaczy Lapecji i pojechał na niej świetnie, dynamicznie jak zawsze w przypadku tej klaczy, która chętnie idzie do przodu, bezbłędny przejazd, dał parze miejsce trzecie, wygrywa Gabor Szabo z Węgier, na miejscu drugim Krystap Znertnieks na koniu Korleński Pro. No, Krystap Znertnieks jeszcze inaczej niż Marek Lewicki ułożył te starty. Z jedną zrzutką dziś parkur pokonali Michał Kaźmierczak na koniu King of Rock, Krzysztof Ludwiczak na koniu Miss Calvinia oraz jeszcze Damian Ostręga na koniu Quilotta i Agnieszka Olszewska na koniu Innocence, która jak czytałem na Facebooku bardzo cieszy się z tego występu, chyba to jest najlepszy występ w konkursie zaliczany do światowego rankingu, a chwali też swojego trenera, bo jeździ ostatnio pod okiem Andriusa Petrovasa. Jeszcze raz przypomnijmy, co wydarzy się na Węgrzech jutro. Konkurs zaliczany do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Poza tym, że główny nacisk, większość naszych reprezentantów będzie kładła na zdobywanie kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich, bo taka możliwość w tym konkursie jest, ale trzeba zwrócić uwagę od razu teraz już na punkty do Pucharu Świata, bo jak wiemy potem naszym reprezentantom na finiszu tych rozgrywek, które zawsze odbywają się podczas turu Kawaliady, tych punktów brakuje, a więc warto zdobywać je już teraz na początku sezonu Pucharu Świata. W naszej lidze oczywiście. To tyle jeśli chodzi o Węgry. Kolejne zawody Hamburg. Zawody, które bardziej spoglądamy tutaj od strony międzynarodowej, bo to zawody w randze pięciu gwiazdek. Konkurs Grand Prix odbył się dzisiaj, bo jutro głównym wydarzeniem będzie hamburskie derby, które ma blisko 100 lat tradycji. W konkursie Grand Prix bezbłędnie parkur pokonało podstawowy 14 par. Gospodarzem toru tam jest Frank Rottenberger tradycyjnie. Co dziwne, może ciekawe, nie było problemu żadnego z normą czasu, zresztą ta norma i dystans bardzo długi, norma aż 89 sekund, ale może to dlatego, że tempo 375 metrów na minutę rozpisane przez organizatorów w propozycjach na tak dużym placu nie jest tak wymagające. Konkurs wygrywa reprezentant Brazylii, Yuri Mansur na koniu Miss Blue Sign Blue Farm. Nasz zawodnik startujący tam Mściwoj Kiecoń dziś wystartował w konkursie z rozgrywką w ramach zawodów czterogwiazdkowych. Zresztą ciekawe, można tylko pozazdrościć Niemcom, że jednocześnie na jednym placu organizują zawody pięcio- i czterogwiazdkowe. I tutaj nasz reprezentant startował dziś na koniu Cicero, miał jeden błąd, zajął 14 miejsce. W konkursie startował też Bartosz Adamus na koniu D'Artagnan, też tylko jedna zrzutka, 4 punkty karne. Tu bardzo wysoka norma, 93 sekundy, aż przez chwileczkę zwątpiłem, czy to były punkty karne za przekroczenie normy, czy za zrzutkę, a więc gratulacje i dla Mściwoja, i dla Bartosza Adamusa. Zawody w Monte Falco, czterogwiazdkowe. Dzisiaj głównym konkursem, tradycyjnie już ta sobota jest troszeczkę dniem odpoczynku. Dziś główna klasa M45 zaliczana do światowego rankingu. Bez rozgrywki, na punkty i czas wygrywa doskonale znany m.in. ze zwycięstwa podczas Forfule w roku 2022 Emanuele Gaudiano. Włoch jechał na koniu Jaja po Zirocco Blue VDL, zresztą patrząc na te zwycięstwa, dużo tych koni po Zirocco. Adam Grzegorzewski no, może mówić o dużym pechu, bo miał czas na miejsce drugie, ale niestety jedna zrzutka, podobnie jak wczoraj, startował na koniu Valanna i musiał zadowolić się
miejscem 17, a więc nie tylko bez pieniędzy, ale nawet bez punktów do światowego rankingu. Ale taki jest ten sport. Oczywiście też jutro czekamy na występ naszego zawodnika w konkursie Grand Prix, bo to będzie ważny sprawdzian, być może jeden ze sprawdzianów przedolimpijskich. Na zawodach w Saint-Tropez największy sukces dzisiaj to duży sukces, zwycięstwo międzynarodowe w konkursie dla młodych koni, w konkursie z rozgrywką, a więc w finale koni sześcioletnich odnosi Mikołaj Barański na koniu Savanta van de Hoedehoff, koń po gierze Diarado, zarejestrowany w Anglo-European Studbook, a w klasie rankingowej, dziś klasa rankingowa z rozgrywką 145 cm. Tutaj startował też Mikołaj Barański na koniu Kornan i miał jedną zrzutkę. Dalej jedziemy do Holandii. Pilbergen, Kronenberg. Dzisiaj zawody się już tam kończyły. Konkurs Grand Prix zebrał na starcie aż 63 pary. Bezbłędnie rundę podstawową pokonało 16 z nich. Wygrywa Lorenzo De Luca z Włoch na koniu Dirka de Blondel po gierze Very Berlin de Castel. Na miejscu drugim doskonale nam znany z występu w Polsce Omar Karewli. I co interesujące i zaskakujące, na tej samej wysokości, bo to są zawody dwugwiazdkowe, nie może być konkursu wyższych niż 145 cm. I na takiej samej wysokości jak Grand Prix odbył się finał średniej rundy. Oczywiście z mniejszymi premiami finansowymi. Konkurs nie był zaliczony do światowego rankingu. Tutaj Przemysław Konopacki na koniu Expression Quill miał zrzutkę w rozgrywce i zajął miejsce siódme. Jeszcze nie powiedziałem o występach naszych reprezentantów w konkursie Grand Prix, a więc wrócę do tego. No, startował i Przemysław Konopacki, i Aleksandra Rusina. Lepiej przejechał Przemysław Konopacki. Niestety nie był w rozgrywce. Jego wynik to 9 punktów karnych. A startował na koniu Pure Passion from Second Life Z po angielsku Picasso. Teraz zawody krajowe rozpoczynamy od Michałowic. Dzisiaj konkurs dużej rundy rozgrywany jako dwufazowy specjalny. Nikt nie pokonał parkuru bezbłędnie, a konkurs wygrał Albert Ornat na koniu Jupiter z wynikiem 4 punkty karne. Zawody w Budzistowie w Kołobrzegu. Tutaj w konkursie dużej rundy mieliśmy konkurs zwykły. Mieliśmy 5 bezbłędnych przejazdów. Wygrał Bartosz Gałza na koniu Pretty Girl po ogierze Kador. Na miejscu drugim Maria Padalak na koniu Sherry Corvus D, a na miejscu trzecim Tomasz Jasiński. Wczorajszy zwycięzca na koniu Kapitan Krym i zawody w Zielonej Górze w Dżonkowie. Troszkę dziwny paragraf miał dzisiaj na dużą rundę konkurs Mecz 40, konkurs o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem. Maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych zdobyło 9 par. Wygrywa Hubert Polowczyk na koniu K-Ermitage Princess. Na drugim miejscu Maksymilian Wechta na koniu Fibonacci S, a na trzecim miejscu Daria Kobiernik na koniu Oganos Boy Z. To wszystko. Jutro ważny dzień na większości zawodów konkursy Grand Prix. Zapraszam Państwa na kolejne podsumowanie w niedzielny wieczór.